Witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest poseł Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panom. I pierwsze pytanie dzisiaj od gościa, dlaczego jesteśmy przed Sejmem? Ponieważ niestety dzisiaj Sejm, a dokładnie CIS nie był skory nas puścić do Sejmu, aczkolwiek będziemy pracować na tym, żeby następnym razem było inaczej i przejdziemy do części merytorycznej naszego CIS, czyli wywiadu. Centrum Informacji Sejmu. Dokładnie Sejmu, tak. Zapytałem o to, żeby w materiale był ślad po tym, że ekipa MyPolitics nie została wpuszczona. Osobiście uważam, że to jest robienie jakichś kompletnie bezsensownych trudności i że powinniście być oczywiście wpuszczeni. Ciężko się pod tymi słowami nie podpisać, aczkolwiek przejdziemy do części pytań na początek. Wykluczenie posła Brauna. Jak pan to krótko skomentuje? Niby się wszyscy spodziewaliśmy, ale jednak jestem zdziwiony, że można postępować w taki sposób, dlatego że ten konflikt, który zaowocował wykluczeniem Grzegorza Brauna, został niejako sprowokowany przez panią marszałek Sejmu. To znaczy Grzegorz Braun siedział pomiędzy nami jako jeden z 460 posłów, nie szukał żadnej zaczepki, nie robił żadnej awantury i nie był jedynym posłem, który nie miał założonej maseczki. Ja zaczynam przypuszczać, że to jest element strategii PiSu, żeby uderzać właśnie szczególnie w Grzegorza Brauna, po to, żeby, nie wiem, polaryzować społeczeństwo, żeby popychać w ten sposób Grzegorza Brauna do jakichś ostrzejszych działań czy wypowiedzi. Myślę, że to może być taka strategia, bo próby zwrócenia uwagi, obok mnie siedział poseł Kulesza, który też nie miał maseczki, chyba ja też nie miałem w tamtym momencie. I po prostu w konsekwencji, ze względu na to, że zwróciła pani marszałek uwagę Grzegorzowi Braunowi, on podszedł do niej, chciał z nią rozmawiać. Ona oczywiście nie była tym zainteresowana. No i skończyło się na tym, że wykluczyła go z posiedzenia Sejmu, co skutkuje niemożliwością do uczestniczenia w głosowaniach, w dyskusjach itd., itd. No a w tym samym czasie inni posłowie wchodzą na mównicę, mówią, że się zadyszeli, ściągają maseczkę. To jest wszystko jakaś wielka hipokryzja, jeden wielki teatr. I wydaje mi się, że jest za tym pewne wyrachowanie. Aktualnie, jak pan poseł trafnie zauważył, znajdujemy się przed Sejmem, a dosłownie 10 metrów od nas trwa wiec poparcia dla ministra. Wiec to za dużo powiedziane, jakaś taka mała modlitewna pikieta. Tak, ale w kwestii tego, żeby pan minister został na swoim stanowisku, co pan sądzi o wotum nieufności wobec ministra Czarnka? Jakby pan ocenił jego kadencję i nastroje społeczne, które narosły wokół tej postaci? Znaczy, to nie jest łatwa ocena, bo jest kilka poziomów, tak? Po pierwsze, wotum nieufności. To taki instrument, którego opozycja używa po to, żeby sprawdzić, jak tam pracuje większość w Sejmie i żeby zrobić dyskusję wokół jakiegoś polityka, co do którego czują, że ta dyskusja może zaszkodzić rządowi, tak? Czyli, że jest jakaś emocja społeczna, negatywna wokół danego polityka. To pierwsza sprawa. No, jeżeli jest poparcie koalicji rządzącej dla danego polityka, to jest bardzo niewielka szansa, że zostanie odwołany. Musiałoby się wydarzyć coś nadzwyczajnego. Więc nie spodziewam się, że cokolwiek z tego wyniknie poza dyskusją. Tak? Teraz ocena ministra Czarnka. Wydaje mi się, że jest jednak dość wcześnie na ocenę. To znaczy, on nie jest tak długo ministrem, żeby móc rozliczać go za to, za co ja bym chciał go rozliczyć, czyli z działań, z efektów jego władzy. Pamiętam też dorobek poprzednich ministrów i ogólnie ja uważam, że na funkcję ministra edukacji i szkolnictwa wyższego bardzo trudno jest zrobić coś dobrego. Po prostu cała ta edukacja, szkolnictwo wyższe to jest w dużej mierze niesterowne. Kompetencje są rozproszone, uniwersytety mają zagwarantowaną prawnie autonomię konstytucyjnie. Z kolei szkoły są rozproszone po odpowiedzialność między rządem i samorządami. Wiadomo, że jest to też kwestia pieniędzy. Jeżeli chodzi o program nauczania czy sposób nauczania, to jest to kwestia mentalności nauczycieli. Wiadomo, że nauczyciele nie zarabiają jakoś szczególnie atrakcyjnie, w związku z czym ludzie zdolni, z dużą inicjatywą rzadko rozważają pójście do zawodu nauczyciela, nad czym ubolewam, bo to bardzo ważny zawód i dobrze, żeby młodzi ludzie mieli kontakt z charyzmatycznymi nauczycielami, którzy wkładają w to serce, a nie z ludźmi, którzy po prostu zostali nauczycielami bez jakiejś, nie wiem, no, bez powołania, tak? I tutaj pan zakłóca, bo zobaczył jakiegoś chyba posła i wykrzykuje do przedzących posłów, ale kontynuując. Też do pana podchodzi przed chwilą zresztą, przed wywiadem. No tutaj się gromadzą pod Sejmem czasem tacy charakterystyczni ludzie, którzy robią takie jednoosobowe pikiety, chodzą z jakąś tablicą, tam mają napisane różne komunikaty do polityków, chodzą i zaczepiają polityków.
zazwyczaj to ma charakter tylko zaczepek słownych i dlatego jest tutaj też dużo policji dookoła, żeby czuwać nad porządkiem. No i z reguły trzeba powiedzieć, że jest tu porządek. Te sytuacje, co mieliśmy tu blokady Sejmu, to są na szczęście bardzo rzadkie. Wracając do ministra Czarnka. Za co on jest atakowany? Tak naprawdę on jest atakowany nie za brak efektów, nie nawet za jakąś nieudolność. On jest atakowany za wypowiedzi konserwatywne swoje czy swoich doradców. I tu znów mam problem z prostą oceną, bo z jednej strony ja mam konserwatywne poglądy, więc no ogólnie to jakby cieszę się, że jest ktoś konserwatywny na jakiejś funkcji. Z drugiej strony te wypowiedzi czasem są bezsensowne albo niedyplomatyczne. I uważam, że jak ktoś jest w rządzie, to powinien konserwatywne ideały prezentować w taki sposób, żeby nie strzelać sobie samobuja, żeby nie przysparzać poparcia przeciwnikom, na przykład progresywnym liberałom, lewicy, poprzez to, że te wypowiedzi konserwatywne są odbierane przez społeczeństwo, niekiedy nie bez przyczyny, jako takie toporne. Albo no, że kieruje się ktoś rzeczywiście uprzedzeniami, a nie szacunkiem dla tradycji, czy jakichś ideałów, czy zasad konserwatywnych. I tutaj jakby czasem minister Czarnek obrywa moim zdaniem za pewną niedelikatność swoich wypowiedzi, a czasem za to, że po prostu broni spraw, które są na celowniku lewicy. Także nie mam takiej jednoznacznej oceny. Z niektórymi wypowiedziami się zgadzam, niektóre uważam, że są szkodliwe czy zbędne. Tak samo z jego doradcami. Ostatnio na przykład to, co powiedział jego doradca, zdaje się, że nie pomylę nazwiska, profesor Skrzydlewski, o słynna wypowiedź, cytat, o cnotach niewieścich. Nie? Język anachroniczny, trochę jakby wyjęty z XVIII czy XIX wieku, ale z drugiej strony, czy mamy sobie nakładać autocenzurę i w ogóle na taki temat nie mówić? Ostatnio ktoś wyciągnął starą wypowiedź Donalda Tuska, gdzie on w wywiadzie radiowym powiedział o cnotach właściwych kobietom. No to są jakieś cnoty, czy nie są? Są różnice między płciami, czy nie są, tak? Mamy się wstydzić pewnych słów i w ogóle o pewnych sprawach nie mówić. Jeżeli damy sobie narzucić knebel poprawności politycznej, także doradcy ministra edukacji, mający konserwatywne poglądy, nie mogą mówić o konserwatywnych sprawach konserwatywnym językiem, no to już po nas, to nie ma żadnej debaty, żadnej dyskusji. Wydaje mi się, że jednak jest jakaś histeria i próba narzucenia nam wszystkim poprawności politycznej. A za co ja bym ministra Czarnka odwoływał? No przede wszystkim za to, że nie zmienił szkodliwych reform Gowina. W tej chwili ogromne pieniądze polskiego podatnika idą, w ostatnich dniach ten temat jest mocno popularny, idą na przykład na finansowanie stypendiów dla studentów z zagranicy, tylko za to, że są obcokrajowcami. Program zrobiony dla Białorusinów. Później brak limitów przyjąć obcokrajowców na uczelnie wyższe. Zrobienie umiędzynarodowienia uniwersytetów jako celu samego w sobie. Nie to, że uniwersytety mają być lepsze, na przykład, że przyjmiemy najgenialniejszych naukowców i studentów z całego świata i w ten sposób nasze uczelnie będą lepsze. To ja nawet chyba byłbym za tym. No może za wyjątkiem sytuacji, gdzie oni będą stanowili, nie wiem, jakąś przytłaczającą większość studentów i naukowców. Ale żeby brać najzdolniejszych, to nie jest zły cel. Ale żeby brać ludzi z zagranicy tylko po to, żeby zwiększyć odsetek, to jest bez sensu. To nie jest umiędzynarodowienie, które jest, wynika ze statusu naukowego uczelni, tylko to jest spełnianie jakiejś normy, no jak w PRL. To jest program lewicowy, po prostu. Niby prawicowy rząd realizuje program lewicowy i Czarnek nic z tym na razie nie zrobił. I myślę, że nie zrobi. Później następna sprawa to jest wolność akademicka, którą podnosił minister Czarnek, że będzie walczył z poprawnością polityczną, że ludzie za konserwatywne poglądy są karani czy wykluczani. Nic w tej sprawie się na razie nie wydarzyło, nie zmieniło. Mieliśmy tylko zapowiedzi. Następnie kwestia powiedzmy konserwatywnych szkół, tak? Żeby wyrównać szanse pomiędzy szkołami, które są chrześcijańskie, konserwatywne, zakładane przez organizacje społeczne, oddolne, a tymi, które są finansowane rządowo, są rządowe. Nic w tej sprawie się na razie nie wydarzyło. I ja ze swoich prywatnych kontaktów wiem, że oni temu tematowi się przypatrywali. Spotykali się z różnymi ludźmi, rozmawiali, ale nic jeszcze nie zrobili. Może już czas, żeby coś zrobili. Dalej, jakież mamy jeszcze tematy w edukacji? Już lockdown, prawda? Wysłanie wszystkich na te nauczanie zdalne, łamanie jakichś podstawowych standardów. Boję się, że znów wróci to na jesieni. Mamy za sobą taki dosyć stracony rok. Także w tematach ważnych dla konserwatystów, moim zdaniem, nie wydarzyło się niestety nic istotnego. A jeszcze o naukowcach chciałem powiedzieć. Naukowcy, nawet w naukach humanistycznych, takich, nie wiem, no jak historia Polski, czy historia filozofii polskiej, czy literatury polskiej, muszą, żeby odpowiednie punkty zbierać,
robić te publikacje za granicą. Nawet jeżeli za granicą nikogo to nie obchodzi, bo dlaczego na przykład kogoś miałoby za granicą obchodzić, że my w średniowieczu mieliśmy jakieś tam, prawda, nurty myśli, które wszyscy uważają dawno za anachroniczne i to jest ważne tylko dla nas, jako dla Polaków. I żeby ktoś zrobił karierę naukową, to albo musi przestać zajmować się takimi polskimi tematami, na przykład mówić tam, nie wiem, o dekolonizacji, gender czy czymś innym, albo musi próbować na siłę publikować teksty na ten temat w zagranicznych periodykach naukowych. I żeby ten cel osiągnąć, polski podatnik w tej chwili finansuje płatne publikacje, bo ten cel się realizuje w ten sposób, że ci, którzy tworzą jakieś publikacje naukowe, i to z różnych przedmiotów, ze wszystkich w tej chwili, płacą za to, żeby mi to ktoś opublikował i żeby mieć to za granicą. Te pisma wiedzą, że publikacja u nich jest pożądana, więc dają wysokie stawki. I za przykład ostatnio słyszałem od jednego fizyka, że żeby jego artykuły zostały opublikowane, polski podatnik płaci za to kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest absurd. To powinno pójść na badania tutaj, na jakieś wdrożenia. I co minister Czarnek z tym zrobił, co robi z tym rząd PiS? No nic. Reformę Gowina uważam niestety w dużej części, tam było kilka dobrych założeń, ale w dużej części uważam za opłakaną. A to, co się dzieje ze szkolnictwem na tym poziomie przedmaturalnym, to jest jedna wielka inercja, biurokratyczna inercja. Także podsumowując, jestem przeciwny odwołaniu ministra Czarnka za konserwatywne poglądy, natomiast jakby wniosek był inaczej uzasadniony, to może nawet zagłosowałbym za. Czyli będzie pan głosował przeciw? Tego nie powiedziałem. Czyli raczej skłania się pan ku wstrzymaniu się? Tego nie wykluczam. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był poseł Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo.